tutaj zakredytowano mnie od razu, jak to się mówiło. Słuchałam ze wzruszeniem tego. Chciałam teraz wspaniałe serdek. Postanowiłam pokazać moją integrację życiową po prostu i o wiele rzeczy opowiedzieć, ponieważ bez tego nie byłoby mnie tutaj. Ja krótko mówiąc, słuchajcie, o, to są moi rodzice. O, i strasznie chciałam ich pokazać. Ja mam, ojejku, nie będę tego kontrolować. Dobrze. Znaleźć kogoś do pomocy, jestem mistrzynią po prostu. Słuchajcie, przepraszam za taki kamał, ale po pierwsze chciałam jak gdyby złożyć hołd moim rodzicom. Zwłaszcza, że moja mama odeszła na początku tego roku, symbolicznie 1 stycznia, byłam z nią do końca, a mój tato jest teraz już w takiej formie, że no. Ale jestem im wdzięczna za wszystko i za to, że mnie wprowadzili w bardzo zróżnicowany świat, było widać po mnie. Moi rodzice byli genetykami, naukowcami, w związku z tym w moim życiu nauka wydawało mi się, że ja też powinna być naukowcem i nigdy nie miałam takich talentów. Mój ojciec zajmował się fasolą, a moja mama pomidorami, spotkali się w Stanach Zjednoczonych. Każdy z nich z innego końca świata. Mama oczywiście z Polski, wyobrażacie sobie, jak to było w latach 60. Mój ojciec z Haiti, które wtedy miało dyktatora Duvalier, więc każdy ze swoimi, jak gdyby, oni po prostu wyjechali chyba po to rzeczywiście, żeby się spotkać w tych swoich różnościach. No i zdecydowali podjąć takie wyzwanie, żeby żyć razem. A chcę sobie powiedzieć, właśnie jak tutaj myślałam o tym spotkaniu, to sobie uświadomiłam, że Martin Luther King został zastrzelony 2 lata po ślubie moich rodziców, więc byli trendseterami, uważam, że jednymi z trendseterów. Dzisiaj to już nie jest żadna nowość, ale tak pomyślałam, że moi rodzice trochę przecierali ścieżki, jeżeli chodzi o takie naprawdę autentyczne dzielenie kultur i życia i różnych stron świata. No i w skrócie, moje życie zaczęło się w takim rajskim kontekście. Kostaryka odmienia się na różne, niektórzy mają Korsyka, niektórzy, ale to jest Kostaryka. I Kostaryka jest, słuchajcie, na środku świata, za szybko, ale bardzo dobrze. Nie, dobrze, wróć do tego. I to jest ja i mój brat i właśnie w tej Kostaryce moja mama ubierała nas cały czas w strój ludowy. Ja byłam właśnie w dachu. Ponieważ mieszkaliśmy w takim instytucie naukowym, bo moi rodzice właśnie w latach 70. byli takimi wspaniałymi protagonistami takiej idei, że świat będzie lepszy, ponieważ naukowcy zmienią ten świat na lepszy. W związku z tym oni się do głębi oddawali właśnie tej pracy naukowej. No i z fasolki, z pomidora właśnie taka dwójka dzieci powstała. Jak widać, mój brat jest powstańcem, a ja jestem krakowianką. I czasem właśnie w tym instytucie, ponieważ tam było bardzo międzynarodowo, także cały świat paradował przed moimi oczami, aczkolwiek nie byłam tego do końca świadoma wtedy. Ale byłam świadoma na przykład krokodyla, który w naszej sadzawce kiedyś rano się pojawił i wszystkie dzieci pobiegły to zobaczyć i rzuciałyśmy tego krokodyla mango, takim owocem, które, bo nam się wydawało, że on jest taką już martwą skórą, ale krokodyl na szczęście nie zareagował na to i schował się potem w tego sadzawki, już nie pamiętam. Albo moja mama kiedyś jechała na targ z tego instytutu i po drodze, a mama już właśnie taki był jak gdyby taka kubka suchych liści, więc zatrzymała się oczywiście, moja mama jest bardzo ciekawa wszystkiego i znalazła leniwca, którego oczywiście włożyła do samochodu. Pojechała na zakupy, wróciła z tym leniwcem i leniwiec nie chciał mi z auta i trzeba było wymontować go razem z fotelem. Także był taki moment, że mieliśmy zoo w domu. Wszystkie dzieci ze szkoły mieszkaliśmy, wszystkie dzieci przychodziły oglądać tego leniwca, i to było bardzo takie. Ja też to przeżywałam bardzo, codziennie też chodziłam, póki i leniwiec uciekł w końcu bardzo szybko. A nie, oczywiście leniwce nie mogą chodzić. Leniwce, jak leżą na ziemi, to są bezbronne. One tylko na drzewach się dobrze czują. Więc póki wisią na drzewie, to właśnie przez te drzewa uciekł, ale długo wisiał u nas. No i także to jest taki pierwszy etap mojego życia, tylko chcę powiedzieć, że Kostaryka uważana jest za taki raj i Kostarykańczycy Tikos, inaczej jestem Tika właśnie też z połowy. W rankingach światowych zajmują 1 miejsce jako najszczęśliwsi ludzie na Ziemi, więc wala. A potem mama podzieliła się, przywiozła nas do Polski, przywróciliśmy wszyscy tutaj razem i zaczęła się kolejny etap mojego życia. Proszę? Nie, jeszcze nie, bo potem już nic nie ma, że tak powiem.
tylko chcę powiedzieć właśnie, że to bycie powstańcem i krakowianką jakoś bardzo chciałam, jak tutaj wróciłam, właśnie znaleźć, wróciłam właśnie, dobre słowo, wróciłam i przyjechałam jednocześnie. No i odkrywałam nową szerokość geograficzną w sposób taki nieświadomy, no ale po prostu wydawało mi się, byłam tu u moich dziadków, na Kielecczyźnie, bardzo swojsko. Ile lat miałaś? Miałam 8 lat, kiedy tutaj przyjechałam. I właśnie jak poszłam do szkoły, pierwszego dnia dostałam dwoje, bo miałam jakiś błąd ortograficzny, tak się podziwiam, że w ogóle próbowałam. Nie mówiłam po polsku za bardzo, bo w domu mówiło się trzema językami. Po hiszpańsku, bo to był pierwszy język, angielski w szkole, bo trzeba było być międzynarodowym, a rodzice mówili między sobą po francusku, żebyśmy wszystko rozumieli. Więc polski moja mama stwierdziła, że to już będzie trochę za dużo, więc tego się nauczyłam tutaj. Jestem polonistką, tak, żeby... jak to się potem bardzo przydało. W szybkim skrócie telegraficznym, komunizm, wszystkie zmiany, jakie były możliwe w Polsce, wspaniałe przeżycia. Trochę szaro, trochę kolorowo, szukałam mojego miejsca. Nagle sobie uświadomiłam, że jestem inna. I to dlatego, że wszyscy się na mnie patrzyli. Ja w ogóle tak nie rozumiałam, dlaczego się patrzą na mnie, ale potem jakby zrozumiałam. Więc to był taki moment dojrzewania, oczywiście jak wszyscy, jak mają 15, 16, 17 lat. I skończyłam szkołę samych dziewczyn, tak żeby powiedzieć, że czuję się tutaj bardzo swojsko, szkołę Szymanów, ktoś zna to, pewnie wiedzą panie i inne dziewczyny, to jesteśmy, jeśli są Szymanowianki, to musimy się zobaczyć potem, bo to jest klan w ogóle. I po Szymanowie studia, bardzo grzecznie narzeczony, mąż od razu ten sam, znaczy się i od razu mąż i pierwszy przełom taki poważny to jest wyjazd z Polski w roku 91 i to wtedy się wszystko zaczęło zmieniać. Także takie trochę trzęsienie ziemi i w Polsce, wielkie nadzieje, we Francji, w Europie, boom ekonomiczny. Także tęsknota za tym, żeby dogonić właśnie te pamiętam, prezydent OSA powiedział, że u nas też niedługo będzie można samochody kupować o 24 w nocy. Pamiętam, jak to powiedział, to zrobił wow, to fantastycznie. I pojechaliśmy do tej Francji, słuchajcie, to była dla nas absolutnie pierwsza karta bankowa, to się tak mówi, tak? Bankomatowa. Pierwszy raz widziałam bankomat, pierwsza mikrofalówka, to wszystko nas to bardzo cieszyło. Ale wiedzieliśmy od początku, że będziemy wracać. W międzyczasie właśnie uczyłam języka polskiego, uwielbiałam ten moment, bo na Sorbonie można wybrać język polski jako język dodatkowy. Także można go zdawać takim angielskim, francuskim, inne. No i ja ten doktorat prowadziłam, uwielbiałam moment we wrześniu, nie, 1 października, jak chodziłam do sali, miałam tych moich studentów zielonych jeszcze i patrzyli na mnie i mówili: pani się pomyliła, to nie jest ta sala. Uwielbiałam to po prostu, naprawdę. Czasem mówię, że teraz się ktoś w kolejce i różne rzeczy, ja na koniec właśnie. Aczkolwiek przyznaję się szczerze, że ostatnio byłam w Damianie i stała przed mną jakaś pani, która była kolejanką, wspaniałą, piękną Azjatką i jak powiedziała po polsku, ta godzina mi nie odpowiada, po prostu padłam. I sobie myślałam, jak ja mogę mieć takie myśli, przecież no, więc nie rozumiem, ja po prostu rozumiem i doskonale. I to był taki moment przełomu. Urodziły się tam nasze pierwsze dzieci. Moje dzieci są podobne do mojego męża, którego Marynia bardzo dobrze zna, jest wysokim blondynem i moje dzieci są do niego podobne w 100%, więc byłam zawsze brana za babysitterkę. I nasze pierwsze i ostatnie dziecko są blond, niebieskookie. I rzeczywiście pamiętam siebie, kiedyś byliśmy na placu zabaw i tak sobie z Klarą tam siedziałam, bo nie chciałam się wracać do domu. I podeszła do mnie pani i powiedziała: nie wiem, czy pani wie, jest późno i rodzice się niepokoją. Właśnie, żeby jej nie powiedziałam: ojej, przepraszam, za zgadziłam ci. Także opowiadam to trochę po to, żeby powiedzieć właśnie, że są wciąż rewersy, tak jak moje dzieci. Najpierw niekoniecznie pasowałam, już nie to, że nie pasowałam, ale byłam inna w Kostaryce, potem zupełnie inna w Polsce, potem moje dzieci są inne ode mnie. No generalnie od różności do różności, także już teraz jestem do tego przyzwyczajona, jak wszystko jest podobne, to właśnie, bo pierwsze doznanie podobieństwa, że tak powiem, przeżyłam już po studiach. Mój tato przeniósł się do takiego kraju, to nazywa Święta Łódź, że to jest wyspa. Ostatnio powiedzieli, że nie ma takiej Świętej Łódzi. Proszę się zdecydować, czy to święta, czy nie święta. Więc to jest taka malutka wyspa koło Martyniki. I gdzieś tam
pojechałam sobie na samym początku i zespacerowałam ulicami i sobie myślałam, coś jest nie tak, co tu się dzieje i nagle sobie uświadomiłam, że jestem taka sama jak wszyscy. To było egzystencjalne przeżycie. Także muszę powiedzieć, że to jest przyjemne, aczkolwiek mój mąż, który raz pojechał ze mną w inne miejsce, gdzie był zupełnie inny, powiedział, że też dużo lepiej mnie rozumie, jak on jest sam inny. I wszystkim polecam takie doświadczenie. Jest to dość dobre. I co? I wróciliśmy do Polski. I Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to było bardzo ekscytujące. Ja po uczeniu języka polskiego postanowiłam, że będę pracować dla wejścia Polski do Unii, ponieważ ta Francja i ta międzynarodowość i ten rozwój ekonomiczny wydawało mi się, że Polska jest tego absolutnie warta. I na ile mogłam, to w tym uczestniczyłam. Pracowałam w Funduszu Współpracy i to było naprawdę bardzo ekscytujące. Po czym jak weszła Polska do Unii Europejskiej, to fundusz się zamienił w urząd taki ministerialny i tam już nie odnalazłam swojego miejsca, już nie było tej ekscytacji po prostu. I krótko mówiąc, zrezygnowałam, no i znalazłam się na takiej pustyni. Postanowiłam sobie pojechać do Kostaryki, na Haiti, tak zaczęłam jak gdyby szukać, mój tato jest z Haiti, tak już to powiedziałam. I tak sobie jeździłam tam i tu i tak siebie trochę szukałam. I muszę powiedzieć, że postanowiłam, że założę galerię sztuki haitańskiej, to nie miałam co tego. Ale oczywiście wiedziałam, jakie to są obciążenia i nagle, słuchajcie, wydarzyło się coś wstrząsającego dla mnie. Było trzęsienie ziemi na Haiti, które było absolutną dewastacją tego kraju. Właściwie mówi się o tym, że to było trzęsienie architektoniczne, bardziej niż tektoniczne. Bo ono nie było takie silne, w Kostaryce bardzo są takie trzęsienia, a nie ma takich ofiar. No i muszę powiedzieć, że pamiętam, jechałam autem, kiedy usłyszałam to wiadomość w radio. No i właściwie tak się rozpłakałam, sobie myślę, jechałam po dzieci do szkoły. I właśnie zadzwonił jeden telefon przyjaciel, mówi, słuchaj, naprawdę, a ja nie myślałam, że to jest takie poważne. I on powiedział sobie, nie, to naprawdę tym razem to jest coś bardzo poważnego. I potem zadzwonili różne osoby do mnie z kondolencjami, z pytaniami, czy wszystko jest dobrze. I zadzwoniła też moja przyjaciółka i mówi, no to chyba teraz zrobisz jakąś akcję telewizyjną, nie wiesz, jakąś dużą inicjatywę. I mówię, akcję telewizyjną, to żartujesz, jak to się robi po prostu? No i słuchajcie, dwa tygodnie później była duża akcja telewizyjna właśnie. Czas antenowy mieliśmy, tak zwany Dzień Solidarności z Haiti, udało się zorganizować w telewizji. Znaleźli się wszyscy, w zasadzie ludzie z kamerami. Muszę powiedzieć też, że tego nie mówiłam, że prezydent Lech Kaczyński nas przyjął i bardzo wzruszające taką prośbę o pomoc właśnie dla Haiti wystosował. Także spotkaliśmy niesamowitych ludzi. Także to było wielkie przeżycie i słuchajcie, pierwszy raz tak naprawdę jak gdyby pierwszy raz byłam nie tyle bohaterem, ile coś się działo takiego ważnego, w czym uczestniczyłam i miałam wrażenie, że mam na to jak gdyby wpływ. Albo że jestem ważna z tego powodu, bo ktoś mi powiedział, że to jest, że to ważne, żeby to ktoś, kto jest naprawdę związany z Haiti, o to prosił, tak? I zdecydowałam się absolutnie uczestniczyć w tym i od tego czasu jestem z Haiti, właśnie wszyscy mówią, że jestem z Haiti, ja jestem, nie jestem Haitanką, ale absolutnie podpisuję się pod tym. Ale jeszcze taką malutką anegdotę chcę wam opowiedzieć, ponieważ właśnie a propos bycia tym ważnym, już minął czas? Moja piosenka, która bardzo była przedsiębiorcza, kiedyś poprosiła mnie, żebym poszła z nią na rynek, gdzie ona sprzedawała swoje stare dżinsy. Ja powiedziałam, ale co ty chcesz ze mną zrobić? A ona mówi, tylko będziesz stała. To krótko mówiąc, słuchaj, już możesz teraz przyspieszyć, powstała Fundacja Polska Haiti, teraz możesz pokazać szkołę. O! Słuchajcie, to jest szkoła, którą mam nadzieję, że dokończymy w tym roku, którą budujemy w ramach fundacji, która zaraz po tym trzęsieniu ziemi powstała. Słuchajcie, historia niesamowita, mnóstwo wolontariuszy, tylko pracuję z wolontariuszami. Architekci podarowali ten projekt. No to jest niesamowite przeżycie. Szkoła jest wielka, jest takim znakiem polskości i ofiarności Polaków na Haiti. Jest szkoła, jakiej nie ma. To znaczy jest super nowoczesna, jeśli chodzi o architekturę, ale też jako pomysł na uczenie dzieci. I to jest właściwie moment, w którym naprawdę po prostu zrozumiałam, że
może, że nie wszystko, co chcę, to mogę zrobić, ale takie dość niesamowite rzeczy da się zrobić dzięki jakby wspólnej pracy i takiej wierze. Także jestem wolontariuszem w fundacji od 7 lat. Wiele osób mnie wsparło. Tutaj patrzę na osoby, które mnie wspierały i fundację. I przez fundację znalazłam się tutaj, ponieważ Kasia i Dota stwierdziły, że ja mam cokolwiek do powiedzenia jako mentorka. I zostałam mentorką. No i tu jest jakby taki problem, że moja mentorka, moja mentee nie założyła firmy, ale ja założyłam. To na dobry wyszło, krótko mówiąc. Bo jak się jej przysłuchiwałam, to przyszłam zafascynowana, że w ogóle się można na coś takiego odważyć i tak dalej. I po drugie sobie myślałam, no to może nie trzeba być, nie wiem, nie skończyć Harvardu, żeby po prostu zaryzykować. No i generalnie rzuciłam się do głębokiej wody, ale co jest ważne, to jakby to wszystko jest połączenie tego wszystkiego, co się działo. Z moich rodziców, tej różności, szukania jakby wspólnego mianownika dla wszystkiego, co się wydarzyło w moim życiu. I Klimi. Możesz wcisnąć na godzinę. Klimi, właśnie. To jest taka mała firma, która, słuchajcie, fascynujemy się surowcami naturalnymi, a wszystko zaczęło się od surowców na Haiti. Chciałam po prostu powiedzieć, że i znaleźć coś, co na Haiti jest wartościowe i nie wiecznie huragany trzęsienia ziemi. I dzięki mojej rodzinie odkryłam olej Moringa, który teraz zaczyna być olejem bardzo popularnym, znanym. Fantastycznie działa na skórę, nie będę tutaj robić promocji Moringi, ale odkryjcie Moringę, naprawdę je się ją, można ją się smarować. No po prostu w 100% jest dobra dla człowieka. Już kończę. Tak, nie? I chciałam tylko powiedzieć, że cała ta nasza firma jest inspirowana z jednej strony Haiti, a z drugiej strony naturalnością i właśnie różnorodnością. Naszym pomysłem jest to, żeby po prostu wszystko, co jest w słoikach, wystawić, wyjąć z tych słoików, zainteresować się tym, co się z powrotem może do tych słoików, samodzielnie wybierać i mam nadzieję, że będę mogła o tym opowiedzieć, ale zaczynamy, jesteśmy na początku drogi, my zaczęliśmy w sierpniu, więc trzeba trzymać kciuki i nie wiem, czy te projekty się wszystkie udadzą, ale to jest wszystko, co jest.